A proszę. Pokemony. No kto z was o tym nie słyszał? I nie, nie mam na myśli Pokemonów w komentarzach, które piszą CB, TB, CB. Nie, mam na myśli Pokemony, z którym dorastało wiele ludzi, w tym też ja. W tej perpetach zawsze jarałem się oglądaniem odcinków anime. Jest to co ciekawe dość ironiczne, bo teraz anime nienawidzę. W sensie ogólnie. Ale Pokemony są znane i kochane nawet przez ludzi, którzy z anime mieli tyle wspólnego, co Wojciech Jaruzelski z księdzem. Jednakże mało fanów, w tym też ja, dowiedziało się, że najpierw Pokémony było serią gier RPG. Ja dowiedziałem się o tym, jak miałem, nie wiem, 12-11 lat. Wcześniej dla mnie Pokémony były tylko anime z tworkami lepionymi z plasteliny, no i przede wszystkim świetną zabawą. Ale przejdźmy do gier. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, po prostu powiem, że recenzowany dzisiaj Pokémon Emerald jest grą z trzeciej generacji. Generacji, która przyniosła takie dziwaczne Pokémony jak Metang, Hariyama, no i ten Pokémon, którego nazwy wam nie powiem, bo znajdziecie jakieś porno. Och, jak bardzo chciałbym w tym momencie powiedzieć, że to kłamstwo. Ale nim nie jest. Na początku widzimy bardzo imponujące intro jak na możliwości konsoli przenośnej w tamtych czasach. Nie mówię, że Game Boy był zły, ale nawet w dzisiejszych grach prawie nigdy nie dostajemy tak klimatycznego intra pokazującego rośliny. Bo rośliny są kurwa zajebiste! I'll rip your head off and shit down your neck. Zostajemy powitani przez profesora Bircha, profesora Pokemonów trzeciej generacji. Brzozowy profesorek wyjaśnia nam wszystko o Pokemonach, pyta się nas, jaka jesteśmy płci i zaczynamy. Na koniec świata jeszcze dalej, hehehe. Wszystko na razie jest ok, standardowa gra z Pokemonami. O kurwa, muszę uratować brzozę? W tym regionie startery to Matki, Torchic i Trico. Switaśna kurka, jaszczur i czymkolwiek to cholerstwo jest. Z trojga złego wybiorę ognistego kuraka. Walka jaka jest, każdy widzi. Typowa pokemonowa walka, której schemat został niezmieniony od czasów pierwszej gry. Jest to też druga gra z serii, w której pokemony podczas walki poruszają się. Nieważna jest walka, jebnijmy tego zigzaguna tak skraczem, że aż się zesra gwoździami. Ratujemy więc profesora Brzozę, a on pozwala nazwać naszego pokemona w bardzo inteligentny, namawiający do refleksji sposób. Wadą samej konsoli, a nie gry, jest to, że ciężko cokolwiek zobaczyć. Muszę to kurwa ustawiać, żeby zobaczyć cokolwiek. Dlaczego to nie mogło być podświetlane jak GBSP wydany później? Przechodzimy do pokemonowej przygody teraz! Najpierw musimy jeszcze stoczyć walkę z Mei, iść dalej, stoczyć kolejną walkę z Mei. Co? No nareszcie, po tym strasznie przy długim intrze w końcu mogę złapać jakieś pokemony! Piękne staropolskie imię z tradycjami. Zaraz, zaraz, intro leci dalej? Kurwa! We'll be right back.
Taka kurwa gra ma intro, które trwa już 15 minut! Czuję się jakbym był dzidziusiem, jestem prowadzony przez całe pieprzone 15 minut za rączkę! Grałem w Pokémony, wiem jak się nie łapię, chyba nie myślisz, że złapię się za jaja i rzucę tymi jajami w Pokémona. Kurwa samouczek leci dalej! Poza tym cholernie długim introm to gra praktycznie nie ma wad. No bo wiecie, Pokémony są zajebiste, to jest jedna z najlepszych gier RPG na Game Boya. A przynajmniej z tych, w które grałem. Podobają mi się różne niespotykane i czasami irytujące funkcje, takie jak na przykład stopniowe rozjaśnianie sesali jednego z trenerów. Bardzo mi się podoba to, że Pokémony podczas walki poruszają się, a raczej po wejściu na arenę. I do tej pory nie wiem czemu zaimplementowali to na stałe dwie generacje później. Nie gustuję jednak w kryptycznych grach. W Pokémonach musisz się naprawdę namyśleć zanim coś zrobisz. Na przykład czy zgadlibyście, że musicie pójść dajmy na to w miejsce X, żeby aktywował się człowiek Y, a potem podejść do człowieka Y, żeby dał wam przedmiot Z, którego możecie użyć w miejscu X. Jest to bardzo wkurzające i po prostu psuje dynamikę gry. Ale czy to jest moja wina, że ja po prostu jestem w chuj niecierpliwy? Ogólnie mówiąc grę polecam każdemu. Jeżeli masz intelekt większy od przeciętnego fana Minecrafta, na pewno ją rozgryziesz. Jest to na pewno gra dla wszystkich, nie tylko dla dzieci, nie tylko dla dorosłych. Tak jak mówię, jedyną wadą to jest to trochę przydługie intro i tak kryptyczno. Tak to poza tym grę gorąco polecam każdemu. Ja i mój kot.